There are some who would reign in fear, but we are stronger together. Cześć, witam w kolejnym 17 odcinku. W tym materiale wykonamy sobie dwie misje fabularne. Także lecimy. Hopsa i bam. Dobra, nasz cel jest niedaleko. Ktoś nas ściga, a to wychodzi, że tak. O kurde. Dopóki nie uciekniemy, nie będę mógł rozpocząć misji. Ej, patrzcie tutaj, goście biegną. Ale jaja. Dobra. Rozpoczynamy misję. Wielki głód, sekwencja 9, wspomnienie 1. Poziom trudności 3. 2 punkty do zdobycia tylko. Po ukończeniu sekwencji 9 będziemy mogli dokonać kilku ulepszeń. Tylko będę musiał jakieś misje poboczne jeszcze wykonać, żeby zdobyć trochę punktów. What do you know about grain merchants? Good to see you too. Most of them are very poor just now. Why? I have a lead on Germain. He has a woman named Marie buying up grain shipments and diverting them to a private dock. Marie Levesque? You know her. The Levesques have been Templars since the Third Crusade. Marie was the only one who argued against Germain's exile, and not surprised, she's thrown in with him. Any idea where we might find her? Not her, no. But what little grain makes it to Paris these days is unloaded at the Hôtel de Ville docks. Promising. I'll start there. Perhaps I can learn something of Madame Levesque's whereabouts. Lecimy do doków, tak? Okej, okay, jest blisko to sobie. To się przejdziemy. Spacerkiem. Holy crap. Unikaj kontaktu z wodą. Biegnij, biegnij. Kurde, nie mogą nam ucieknąć. Odpłynęli troszeczkę. Biegnij, biegnij, biegnij.
O kurczę, udało się. Czy wszystko od początku? Heave to! Tie off the bowline! Captain! Any problems? No, madame. You have your orders? Here, madame. Good. And I'm instructed to tell you to make certain one of the bags leaks. Yes, madame. Nieszczelny. Get to work. Wykradnij rozkazy. No, tu mamy strażników. Trochę brudna ta woda. Podejdzie tutaj Gosek, czy nie? My to nie będę się... Nie będę się tym przejmował. Nie tak to chciałem rozegrać wszystko, ale cóż. Zapomniałem wam powiedzieć, że mamy nowy sprzęt, nową broń, katanę. Jest to prawie najlepsza broń w grze pod względem zadawanych obrażeń i pod względem riposty czy kontrataku. No, zaraz wam pokażę jeszcze tego, bo tego... Zdaje się, że chyba w poprzednim odcinku go pokazywałem, ale nie jestem pewien. W sposób postać, wyposażenie, broń. No i tutaj mamy tą broń. Katana. Obrażenie, parowanie. Wcześniej miałem broń chyba o tą. Loret. Co prawda tu jeszcze mamy lepszą broń. Ale te bronie są mega drogie. 125 tysięcy. Tutaj mamy Siawona. 200 tysięcy. Tutaj mamy chyba broń z DLC. Także... Nie stać mi na razie na tą broń. Ucieknij z okolicy. A tu mamy skrzynię. Tu pytanie, gdzie... Aha, w kanałach jest. Dobra. Nie musisz takie króciutkie zadanie. Nie, to chyba nie koniec. Kurde, trzeba się mnie gonić. Ej, co to koniec? Nie wierzę. Właśnie krótka misja.
Nie, to nie koniec. Ale Luxembourg. And what are you up to there? Nie, to nie jest koniec, dobra. A nie, koniec, wielki głód. Dobra, lecimy dalej. Kurde, uciekł mi. Dobra, bierzemy kolejne zadanie. Zatrzymać prasy. Może wykonamy. Nie wiem, czy w tym odcinku, czy w następnym, ale coś z pobocznym zadań też wykonamy jeszcze. To jest nasz cel. Może niepotrzebny biegnę. O kurde, moment. Tutaj jest. Trzynaście na 20. A jak to zdobyć? Próbujmy skoczyć z góry. Super. Aha, wiecie co, jak już tu jesteśmy, to by się przydało odblokować to. Aha, to jest nie po drodze. No i to nic, trudno się mówi. Spekulanci, czwarty poziom trudności. Marie Lévesque had men unloading the barges and taking the grain to the Palais du Luxembourg. If the people think the royal family has been hoarding food in a time of famine... Bedlam. Just the sort of thing Germain seems to thrive on. Madame Lévesque is yours. I'll find the stolen grain and try to get it out of there before anyone finds it. Stay out of trouble. Don't get caught. Dobra, czas na madame. Lovely party. You've outdone yourself this time. Merci. Now pray excuse me, I need to see to my husband. Ona jest naszym celem. Ktoś okno cholera zamknął. O ja pierdziu, ciężko tam będzie wejść. Zbadaj obszar, stwórz sobie okazję. Elementy kolekcjonerskie 3, dzwony alarmowe 9, strażnicy 60. Jo cię pierdziu. Almost there. Co tu mamy dwóch żyje. Strike.
No możemy mu. Obryń kupca, zresztą takie jest nasze zadanie poboczne. Uratuj Tomasa Lesykie. Pozbieram trochę rzeczy, bo nie wiem, czy mamy apteczek wystarczającą ilość i tych kul dymnych. Dobra. Fajerwerki do odwrócenia uwagi zabezpieczone, dobra. Okazja do wsparcia, tu jeszcze jest jedna rzecz do zrobienia. Aha, patrzcie, to był ten. Dobra, uwolnimy tego gościa jeszcze. Lekarstwo. Ciężko tu będzie wejść. Kurde, Ant, czekajcie, tu są przecież ten. Ukradnie klucz. Dobra. To jeszcze jakaś skrzynia jest. Oni nam pomogą. A tutaj mam otworzyć ich. Tutaj mam. Aha, mamy wszystkich ich otworzyć. Oh!
Fajnie, pomogli mi, opłacało się tutaj uwolnić tych więźniów. Sam by tutaj nie dał rady. No, tu też kilku naszych poległo, można powiedzieć, naszych. Nie zbudzę żadnego alarmu, uratuj Tomasa jeszcze, mamy zadanie dodatkowe. Kurczę, pieczony. Nie wiem, czy tak frontowymi drzwiami to nie bardzo, nie, wchodzić. Właśnie, lepiej tędy chyba. Podejdzie tu? Kurwa, co za gość. Ciulowo. Dobra, super. To mamy dzwon alarmowy, trzeba go wyłączyć. No, z drugiej strony. Kurde, tam jest tych strażników, shit. To powiedział, że muszę z wszystkimi tutaj walczyć. Tylko tak, tutaj mamy chyba tego gościa, którego mam uwolnić. Shit, musi się goś odwrócić. Tutaj tych gości może zajdę od tyłu. Gitarka. Drugi poziom, dobra. Powinno się udać go otworzyć. Okej, to tak przy okazji, nie? To jeszcze było przejście. Spójrzmy to jeszcze. Dobra, odszedł. Oni mnie zobaczyli, przecież byłem kurde skulony.
Nie mówcie, że uda mi się tutaj zabić 100%. Nie zbudzę żadnego alarmu. Może, może, kto wie. A. Tu to trochę wyczyściłem. A, tu się już cofamy. Znaczy cofamy, tam już nie ma sensu iść. Już jest snajper. Łatwizna. Remember what I taught you, Marie. Oui, mama. François Thomas Germain, for your crimes against the Templar Order, you are cast out. Let any man offering succor to the exile share his fate. Fool. The Malay speaks to me. Now it's mine, de la Serre. De la Serre! Milady, you have a caller. I need your help, Marie. You were right. King Louis's been talking to all sorts he shouldn't have. Plotting against the revolution out of one side of his mouth, while he promises to support the Constitution out the other. Good. I trust you can get this information into the proper hands, Monsieur Le Peltier. Of course, Grandmaster. With this evidence in hand, the King's conviction is certain. Skąd nam się tutaj... Chyba jednak alarm się uruchomił. Jakiś tam alarm bił. Ale nie wiem, czy uda mi się. Legendarny widmowy kaptur blokowano. Nie zrobię żadnego alarmu. 100% mamy tutaj w tym zadaniu. 3 punkty, super. Postaram się to zdobyć. Każdy też chyba, każda broń ma inny styl. Tak mi się przynajmniej wydaje. Styl walki. Dobra. Mamy jeszcze troszkę czasu, więc sobie zaraz coś wykonamy. O, tu mamy jakieś dokumenty. Przydałoby się odblokować to. Się wziął tych. Dobra. Do tego punktu.
Odblokujemy tutaj mapkę i... O, skrzyneczka. Najlepsze broń jako tako chyba rzeczy nie zdobędziemy w grze. A widzę, mamy kolejną misję. Fabularną. Co, chyba tutaj muszę się wspiąć. Dobra. Zaraz sobie tutaj sprawdzimy mapkę i wykonam jakąś misję paryskiej opowieści. Spinaj się, spinaj. Wysoko tu. O, balon. Aha, bo to następna misja będzie z balonem, tak. Miasto fajne, ale wokoło pusto, las. Dobra, co nam się tu pojawiło na mapie? Wszystkie? Tutaj coś mamy. Metoda Condorcetta. Condorcetta, przepraszam. Condorcetta. Jedziemy tutaj. Jak daleko, ja pierdziu. 83 metry. Hop! Super. Złota skrzynia to jest do zdobycia. Ej, no kurde, chłopie. Ciekawe, w jaki sposób tam miałbym wejść. Aba, mniejsza z tym. Metraż. Wow, wow, wow. Widzisz, jak podskoczył? O kurde, że wszedł tutaj znowu. Ja cię pierdziu. Są drzwi. Kurde, tam nie przejdę. Shit.
Ajajajajaj, niedobrze. Dobra, pieprzyć tą skrzynkę. A, tu jest przejście. Kurde. Najbliżej przy latarni. Najjaśniej przy latarni, tak? Dobra, metoda. Poziom trudności trzeci. First they twist my ideas for the constitution. Now they want to arrest me. How may I help, citizen Condorcet? I must leave Paris immediately, but you can retrieve my research on the history of political progress. My opponent seized it as soon as the warrant for my arrest went out. I'll be back before you know it. Uzyskaj dokumenty Condorecta. Dobra. Czyli to jest tutaj w tej alejce, co się zablokowałem. Dobra, wszystko jasne. Tam jest ten alarm, ale celu nie widać. Chyba, że to były tylko strzeżone dokumenty. Dobra. Jeszcze. Drugi dokument. Słuchajcie, tędy chyba nie wejdę, ale tutaj w budynku już może tak. Something's going on.
Szkoda, że nie ma jakichś takich, może gra byłaby wtedy za brutalna, ale jakichś takich, wiecie, finisherów typu cięcie głowy, ręki, nogi. Na dole jest chyba. A nie, tutaj, przepraszam. No bloody peace. Au secours! Il y a un tueur dans les parages! Il y a un corps ici! À l'aide! C'est amusant. Tutaj też można było wskoczyć. A nie, po prostu nie przejdę. Czekajcie, gdzie jest mój zleceniodawca? Tutaj. O nie, to jest misja. Tutaj. Źle, źle, źle. No wreszcie jakiś konkretny łup, bo te w skrzyniach czasami jest tak gówniana kasa, że... Apologies, Monsieur Condorcet, but some things must remain out of your memoirs. Say no more. My thanks. Dobra, moi drodzy, tu sobie skończymy ten odcinek. Wykonaliśmy dwie misje fabularne, jedną misję paryskiej opowieści i tym akcentem kończymy ten materiał. Łapka w górę, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na wideolistę, tam możecie znaleźć masę różnych gier, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Hej, hej!